Cześć, witajcie. Marka Kat należąca do Bullet Group zaprezentowała dziś swój najnowszy smartfon Kat S52. Model ten łączy wysoką wytrzymałość z cechami zwyczajnych, y, tradycyjnych telefonów średniego segmentu. Kat S52 ma połączyć smukłość i poręczność klasycznego normalnego smartfonu ze średniej półki z twardzielem godnym logo Kata, czyli firmy znanej m.in. z produkcji wysokiej klasy sprzętu budowlanego. W przypadku modelu S52 mamy do czynienia z mieszanką urządzenia o lekkiej, smukłej konstrukcji, z telefonem klasy Rugged o wzmocnionej ramie, z ekranem chronionym przez szkło Gorilla Glass 6 i korpusem ze sztywnego, odpornego na zarysowanie aluminium i tworzywa. Całość jest dosyć smukła, jak na tego rodzaju telefon, mierzy niecały centymetr grubości i Dość lekka, jak znów powtórzę, na telefon tego typu waży 210 gramów. Jednocześnie urządzenie może pochwalić się wytrzymałością mechaniczną zgodną z normą amerykańskich Sił Zbrojnych 810G oraz szczelnością IP-68, w tym również odpornością na działanie wody słonej. Poza wysoką wytrzymałością i kompaktowymi jak na klasę urządzenia wymiarami KTS-52 oferuje osiągi wyposażenie typowe dla smartfonu ze średniej półki. Mamy zatem do dyspozycji ośmiordzeniowy procesor Helio P35, 4 GB RAMu i 64 GB pamięci wewnętrznej. Pamięć oczywiście można rozbudować kartą microSD i co ważne bez konieczności rezygnacji z użycia dual SIM. mamy slot potrójny. Nie zabrakło oczywiście yy, gniazda Mini Jack i USB-C i porty te są wodoszczelne, nie ma potrzeby stosowania na nich dodatkowych zaślepek. Smartfon ma również NFC, dwuzakresowe Wi-Fi, czy Bluetooth 5.0 albo nawigację GPS z glona z Galileo i Bajdu. KTS 52 wyposażono w zestaw aparatów fotograficznych. Pojedyncze dwa aparaty, 8-megapikselowy z przodu oraz tylny 12-megapikseli od Sony z obiektywem o przysłonie 1.8 i pikselami o rozmiarze 1.4 mikrometra. kts 52 kosztuje 2149 zł, czyli niecałe 500 euro. Pierwsi nabywcy kupujący ten telefon przed sprzedaży, Otrzymają dodatkowo jeszcze zegarek marki Kat w prezencie, z tym, że ta promocja, moi drodzy, obowiązuje tylko dla pierwszych 100 osób, które zamówią ten telefon. Także trzeba się pospieszyć. To na razie tyle w naszym szybkim wideo przeglądzie premierowego smartfonu Kat. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.